Odniesieniem dla Was wszystkich jest nasz własny horoskop. I teraz na przykład Słońce mamy w jakim znaku? W tej chwili nie, w Lwie. Dokładnie, Dorotko. Tam ja jestem Lwica. Jeszcze jest w Lwie, na pewno. Więc wiemy o tym, że ta energia życiowa, ta świadomość, wszystko to skoncentrowane jest w znaku Lwa. A więc Słońce jest w znaku swojego władztwa. I wtedy ono ma taką najpełniejszą moc. A więc jeżeli zależy nam na czymś, na przykład, żebyśmy coś zrozumieli, wzmocnili swoje zdrowie, również swoje partnerstwo, bo wiemy o tym, że znak Lwa często identyfikowany jest z partnerstwem. A więc te wszystkie rzeczy, aspekty, o których wspomniałam, oczywiście jest ich znacznie więcej, teraz jak gdyby jest łatwiej zrealizować. Więc nawet jeżeli mam kłopoty zdrowotne, a wiemy o tym, że każdego może spotkać jakiś problem z krążeniem, z sercem i wcale nie trzeba być osobą starszą, żeby na to narzekać, czy mieć z tym problem. Czasami też i młode osoby. To jest to też czas, kiedy warto popracować nad swoim sercem. Wzmocnić swoje serce, ponieważ przyroda będzie nas w tym zasilać, będzie nam w tym pomagać. Więc na co zwracam uwagę? Na swoje serce, na swoje krążenie. Krew dociera do każdej komórki, nawet najmniejszej komórki naszego ciała. Więc warto w czasie pełni księżyca, kiedy te płyny wszystkie są już u szczytu, bo pełnia nam to przynosi, ponieważ składamy się bez mała w 80% z wody, więc te wszystkie płyny ruszają w nas. I mamy właśnie szansę na to, żeby w sposób bezpieczny mogły one być zasilone, mogły się poruszać. A więc czy w medytacji na przykład wizualizacja, czy jeżeli na przykład znacie zioła, które pomagają na krążenie, pomagają na serce. Nie mówię, żeby je pić nagminnie, ale żeby na przykład wtedy zaparzyć sobie. Tak, żeby wzmocnić to serce. Pić troszeczkę też i więcej wody. No, jest to też taki okres czasu. A więc jest to istotne. No i szukamy miejsca mocy. Każdy z nas ma takie miejsce mocy, które jest jedno, gdzie warto na przykład żyć i mieszkać. I na to też może Wam wskazać horoskop, ale nawet popatrzeć tak koło siebie. Warto, czy tu w pobliżu mnie takie miejsce się znajduje. Na przykład, no, mieszkam na takiej i takiej powierzchni. Powiedzmy, mieszkanie 70 metrów, czy tam domek. Może w tym czasie warto poszukać tego miejsca, rozpatrzeć się, pomedytować, gdzie to miejsce najkorzystniejsze i dla mnie jest. Bo serce ma również dom. Oczywiście takie serce energetyczne, ale różdżkarz Wam powie, czy radiesteta, że warto również znaleźć swoje miejsce mocy, serce mocy danego mieszkania, domu, tak, żebyśmy mogli wypoczywać, relaksować się i wnosić więcej radości i harmonii w swoje życie. Rzadko się o tym mówi tak na co dzień, ale w domu przebywamy codziennie, więc warto, żebyście o tym wszystkim pamiętali i wykorzystywali to, bo to Wam pomoże. Są też miejsca w domu, które nas osłabiają. To wtedy unikać takich miejsc. Warto się tym zainteresować. Jest miejsce nie tylko serca, ale jest na przykład miejsce bogactwa w domu, które warto też sobie odpowiednio wziąć i umeblować, przygotować, czy tam posiedzieć. To są wszystkie
elementy, które składają się na pewną określoną cechę. I w czasie pełni właśnie warto do tych tematów wracać. A ponieważ jest teraz pełnia w znaku wodnika, bo księżyc jest w znaku wodnika, a więc nasza energia skierowana jest na tej osi. Lew, wodnik. Ona przepływa. Co to jest pełnia? Pełnia to inaczej można powiedzieć opozycja, prawda? Bo naprzeciw siebie stają dwa światła, słońce i księżyc. Opozycja. Ja i ty. Ty i ja. Więc warto spróbować odczuć tą energię, tą linię siły. Jak ona przemieszcza się, jak ona płynie, jak wy się z tym macie. Lew. Już wiadomo, jeżeli jest lew, ma słońce, mówię. A więc głównie ta energia siły jest właśnie skoncentrowana w tym znaku. A teraz możecie również zastanowić się, jak oddziaływuje na was księżyc wodniku. Spojrzeć tam u siebie w ten horoskop i zobaczyć, w którym miejscu macie księżyc. Jeżeli jest w wodniku, też się tak zdarza, no to jest dla was teraz super okazja, żeby to wykorzystać. Żeby napełnić się tą energią, żeby napełnić się tą siłą. Opozycja dla wielu ludzi kojarzy się z walką. Opozycja to znaczy stoję naprzeciw kogoś. Ale człowiek świadomy, człowiek rozwinięty rozumie, że nie potrzeba tu miecza. Że każdy z nas może nauczyć się od drugiej osoby bardzo dużo na swój temat. I nie jest to walka, ale jest to dopełnienie. Dopełnienie mnie. Bo ja jestem tu, a nie widzę swojego cienia. Właśnie ta opozycja to jest mój cień. A chodzi o to, w życiu chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali ze swoim cieniem. Cienia się nie pokona. Walka jest po prostu bezsensowna, bo im więcej będziemy wkładać energię w tą walkę, to tym bardziej ten cień będzie rósł. Ktoś kiedyś powiedział takie ciekawe zdanie, które tak głęboko we mnie utkwiło. Pokochaj ciemność, a będzie zbawiona. To jest również dla was taka inspiracja. Każdy z nas jest różny. Ma swoje zalety, ma swoje wady. Możemy się z kimś nie zgadzać. I to jest w porządku. Ale niekoniecznie musimy z nim walczyć. Bo może właśnie ta osoba pokazuje nam to, co jest naszą słabością. Najczęściej jest tak, że mamy własne, bolesne doświadczenia w życiu. I te doświadczenia potem projektujemy. Projektujemy na swoje życie. Z tym walczymy, tego kochamy i tak dalej, i tak dalej. I ciągle jest gdzieś ta walka, walka, walka. Myślę, że nie jest to potrzebne. Myślę, że po prostu warto zobaczyć, że ja od tej drugiej osoby, z którą mam jakiś problem, którą trudno mi zaakceptować, mogę się tak wiele nauczyć na swój własny temat, na swój, bo życie przemija. I mamy naprawdę krótki czas, przebywając tu na ziemi, żeby się tego nauczyć, żeby to dostrzec, żeby to zaakceptować, wypełnić świadomością tego, że ty to ja, a ja to ty. I tyle. Rozpoczynamy medytację. I weźmiemy to również do swojej medytacji, jako inspirację. Czy możemy tak poświęcić troszeczkę tej medytacji na rzecz Basi Marszczyńskiej?
bo zadzwoniła, że właśnie okazało się, że ma półpaśca łącznie, cała lewa strona łącznie z okiem. I nie wiem, czy, bo czasami można wprowadzić kogoś do tego i żebyśmy tak i trochę tej energii przekazały. Myślę, że zrobimy medytację, a potem wyślemy energię dać, dobrze? Bo nie wszyscy z Was pracują z energią. I być może będą tacy, no, którzy chcieliby jednak zrobić tą medytację i wykorzystać ją dla siebie. A potem po medytacji te osoby, które chciałyby przyłączyć się do tego przekazu, zapraszam do tego, żebyśmy wspólnie to zrobili. Myślę, że chyba tak byłoby najsensowniej. Co wy myślicie o tym? Paluszek w górę, to co? Wszystkie paluszki są, prawie wszystkie. No jest dobrze. Dobra, jest. Czyli tak zrobimy. Większość. Usiądźcie sobie wygodnie. Sprawdźcie sposób, w jaki siedzicie. Naprawdę poświęćcie na to chwilę czasu. Nie będziemy się spieszyć. Poczujcie swoje ciało fizyczne, bo tak naprawdę to najczęściej odczuwamy swoje ciało fizyczne wtedy, kiedy nas coś boli. A niewiele poświęcamy uwagi temu, że mamy i ręce, i głowę, i nogi, i tułów. Także poruszajcie nieco głową. Naprawdę warto rozluźnić nieco ramiona, rozluźnić biodra, pośladki, uda. I przez chwilę poruszajcie jeszcze palcami w butach. I zacznijcie obserwować swoje oddychanie. I pozwólcie na to, aby wasze oddychanie mogło stać się teraz głębsze i mogło stać się wolniejsze. Wdychajcie spokój i wydychajcie całą aktywność, pośpiech dzisiejszego dnia. Pozwólcie na to, aby fala rozluźnienia, odprężenia przepłynęła teraz przez całe wasze ciało, od głowy aż do stóp. Być może będziecie się mogli tym również nieco rozkoszować. Rozluźnienie i spokój, który płynie przez całe wasze ciało, uspokajając go, rozluźniając. Wyobraźcie sobie przy tym, że możecie przejść teraz swoim wewnętrznym wzrokiem przez całe wasze ciało fizyczne, przyjrzeć mu się nieco z ciekawością, jak wygląda, jak jest dzisiaj z moim ciałem fizycznym. Czy wszystkie komórki, tkanki, części mojego ciała mogą być teraz rozluźnione? Dajcie sobie na to chwilę czasu.
Jeżeli są gdzieś jakieś miejsca trudne, bolące was, czy wymagające wsparcia, rozluźnienia, to pozwólcie teraz na to. Pozwólcie, aby te miejsca, obszary mogły wypełnić się uzdrawiającym światłem. Pomyślcie teraz szczególnie o swoim kręgosłupie. O tym cudownym narzędziu, które jest konstrukcją waszego ciała. Pomyślcie, jak wiele każdego dnia kręgosłup robi dla was. Zobaczcie, jak światło płynie przez cały kręgosłup, krąg po kręgu, rozluźniając go, uzdrawiając. To światło płynie jednocześnie z dołu i z góry. Płynie z ziemi, dając mu moc, i płynie z góry, od słońca, witalizując go. Uzdrawiając. I pomyślcie również o swoim sercu, o tej nieustannie pracującej pompie, o tym, że wypełnione jest miłością, zdrowiem i siłą, siłą życia. I poczujcie wdzięczność dla swojego serca. I niech ta wdzięczność wypłynie z waszego serca do wszystkich tkanek, do wszystkich narządów i komórek waszego ciała, uzdrawiając je, wypełniając wolą i radością życia. I znów spróbuj spojrzeć wewnętrznym wzrokiem na wszystkie swoje naczynia krwionośne. Zobacz swoje serce. Zobacz swoje tętnice i żyły. Arterie światła twojego życia. I możesz z głębi serca poprosić o uzdrowienie dla swojego serca, dla całego ciała, wszystkich tętnic, wszystkich żył, nawet tych najmniejszych.
pozostaw teraz ten swobodny przepływ energii przez swoje ciało fizyczne i przyjrzyj się swoim uczuciom, emocjom, jakie są teraz. Przyjrzyj się im ze swojego centrum serca. I również swojemu ciału emocjonalnemu ofiaruj wdzięczność i miłość. Ofiaruj mu światło swojego serca. I zobacz, jak twoje ciało emocjonalne rozszerza się, staje się promienne i jasne. Coraz większe. I skup się teraz na swoich myślach. Przejdź do nich. Przejdź uwagą do swojego ciała mentalnego. Spróbuj dostrzec, jakie są teraz twoje myśli. Nie chwytaj ich, nie identyfikuj się z nimi. Po prostu pozwól im być. Niech płyną jak obłoki po niebie. Pozostaw również teraz swoje ciało mentalne i skup się głębiej albo wyżej na swoim byciu duszą. I być może usłyszysz cichy głos, który mówi wewnątrz twojego serca, wewnątrz twojego istnienia. Ja jestem. I wsłuchaj się w dźwięk twojej duszy. I jako dusza możemy teraz połączyć się ze sobą, dusza do duszy, i wspólnie razem otworzyć się na jeszcze wyższe światło, na jeszcze wyższą świadomość, na jedyne źródło wszelkiego życia, z którego wszystko pochodzi i do którego wszystko powraca. I szczególnie możemy otworzyć się na energię znaku lwa. I zobacz, jak ta energia płynie ze źródła wprost do ciebie, do twojej duszy, do twojego pola, do twojego serca,
być może chciałbyś teraz o coś poprosić. Coś, co jest dla Ciebie szczególnie istotne, ważne. I możesz zrobić to właśnie teraz. Otwórz się całą sobą, całym sobą. I przyjmij tą energię do siebie, do środka. Czy byłby to dźwięk, czy byłby to kolor, czy inspiracja, przyjmij do swojego serca, do swojego życia to wszystko, co do Ciebie napływa. Miłość Boga. I możesz teraz podziękować wewnętrznie za to wszystko, co otrzymałaś, otrzymałeś, bądź otrzymasz w najbliższym czasie. Możesz złożyć swoje obie dłonie na swoim sercu. I niech wdzięczność wypełni Ciebie za to, że jesteś. Jesteś światłem i jesteś miłością. A teraz zacznij powoli odczuwać swoje ciało fizyczne. Zacznij powracać swoją świadomością do zwykłej zewnętrznej rzeczywistości, pozostając cały czas w tej energii. Poczuj swoje ciało fizyczne i stopy na podłodze. I kiedy będziesz gotowy, głęboki wdech i powoli otwórz oczy.